Cześć, witam Cię na kolejnym spotkaniu ze mną. Tym razem będzie to, a co było na maturze rozszerzonej? Zapraszam na szereg geometryczny. Zapewne wiesz o tym doskonale, że rozszerzeniem skończonego ciągu geometrycznego jest nieskończony ciąg geometryczny. I z punktu widzenia tego tematu, którym będziemy się zajmować na tym spotkaniu szeregu geometrycznego, będzie nas interesował taki ciąg geometryczny, który jest zbieżny. Ciąg nieskończony geometryczny zbieżny. I wówczas, kiedy spełniony będzie warunek, że wartość bezwzględna z Q będzie mniejsza od jedynki, będziemy mogli wykorzystać odpowiedni wzór na sumę szeregu geometrycznego. I takie oto zadania też możesz spotkać, jeżeli będziesz analizować arkusze maturalne z poprzednich lat, tak jak to i ja zrobiłam. A więc zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na tą lekcję. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2019 roku. Zadanie czwarte za jeden punkt. Nieskończony ciąg geometryczny AN jest określony w następujący sposób. Otóż pierwszy wyraz A1 wynosi 3 piąte. Oraz AN plus 1 równa się 2 trzecie razy AN dla N większych lub równych 1. Suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa odpowiedź A 5 trzecich, odpowiedź B 10 dziewiątych, odpowiedź C 9 dziesiątych i odpowiedź D 9 piątych. Czyli mamy wyznaczyć sumę wszystkich jego wyrazów. Oczywiście pamiętamy, że on jest nieskończony. Nieskończony ciąg geometryczny. No pierwsze co? Pasowałoby nam wyznaczyć iloraz, prawda? Otóż zastanówmy się tutaj nad bardzo ważną rzeczą. To, co tutaj mamy zapisane, czyli że an plus 1, czyli wyraz jakiś, jest równy 2 trzecie razy wyraz wcześniejszy. To jest podane w postaci rekurencji, prawda? W związku z czym, jak ja mam A1, to mogę wyliczyć A2 poprzez pomnożenie przez 2 trzecie. Później jak będę miała A2, mogę wyliczyć A3. Mając A3, mogę wyliczyć A4 i tak dalej, i tak dalej. Ale nawet bardzo szybko da się od razu wyliczyć Q. Jak nawet się przypatrzysz, to widać to Q. Ale żeby było jeszcze lepiej, to ja obustronnie podzielę przez AN. Oczywiście AN nie może być zerem, ponieważ skoro pierwszy wyraz to 3 piąte, a każdy następny to będziemy mnożyć przez 2 trzecie, jak widzisz, według tego, no to ja mogę podzielić przez AN. Czyli AN plus 1 podzielone przez AN to się równa 2 trzecie. Więc w zasadzie już z tego było widać, że Q to jest po prostu 2 trzecie. Q to jest przecież iloraz wyrazu przez wyraz bezpośrednio go poprzedzający. No i mamy ten nasz iloraz 2 trzecie. Oczywiście zgadza się z założeniem, pamiętajmy o tym, żeby w ogóle taka suma istniała, prawda, żeby dało się tą sumę szeregu wliczyć, to musi spełniony być warunek, że wartość bezwzględna z Q ma być mniejsza od 1. Tak się składa, że oczywiście jest to spełnione, prawda? Więc ten warunek jest spełniony, a więc ja teraz mogę przy użyciu odpowiedniego wzoru, więc piszemy sobie ten wzór na S, wzór na sumę, ale tutaj nieskończonej ilości wyrazów ciągu geometrycznego, począwszy od pierwszego i tak dalej, i tak dalej. No więc wzór jest taki, A1 dzielimy przez 1 minus Q. No to podstawmy sobie do naszego tutaj zadania, prawda? Czyli za A1 podstawiamy sobie 3 piąte, bo tak mieliśmy podane w treści, podzielone przez 1 minus, a za Q podstawiamy sobie 2 trzecie. To się równa. 3 piąte przepisuję, podzielone przez 1 minus 2 trzecie to jest 1 trzecia. To się równa. 3 piąte i teraz mnożę przez odwrotność oczywiście, czyli razy 3 pierwsze będzie. No i teraz oczywiście mnożymy i mamy 9 piątych. Tak się składa, że właśnie taka odpowiedź tutaj jest. Jest to odpowiedź D. Jak widzimy, jest to zadanie na maturze rozszerzonej za jeden punkt. No ale warto umieć zadania z nieskończonym ciągiem geometrycznym. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2018 roku. Zadanie 11 za aż 4 punkty. Dany jest nieskończony ciąg okręgów ON o równaniach. X kwadrat dodać Y kwadrat równa się 2 do potęgi 11 minus N, gdzie N jest większe lub równe od 1. Niech PK będzie pierścieniem ograniczonym zewnętrznym okręgiem O 2K minus 1 i wewnętrznym okręgiem O 2K.
Oblicz sumę pól wszystkich pierścieni PK, gdzie oczywiście K jest większe lub równe od 1. Ja oczywiście na początek to chciałabym przypomnieć, co to znaczy pierścień, prawda? Pierścień, pierścionek, możemy skojarzyć, obważanek, no różne mamy, prawda, skojarzenia, ale pierścień powstaje poprzez właśnie narysowanie tutaj dwóch okręgów i pierścień to jest to wszystko, co jest pomiędzy tymi właśnie okręgami. I tutaj mamy na myśli oczywiście pole pierścienia, prawda? Czyli to wszystko, co tutaj ja tak zamalowałam, to mnie interesuje pole, prawda? I te pierścienie oczywiście przypuszczasz, będą coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. No więc będziemy chcieli policzyć sumę wszystkich pól pierścieni. Musimy do tego użyć wzoru, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich rozrysować. Zwróćmy uwagę na to, że tutaj mamy wspólny środek dla tych okręgów, prawda? No bo tutaj mamy po prostu równanie podane w zadaniu okręgu. Tego, tego, następnego, następnego, następnego. No i my na pewno wiemy, że te wszystkie okręgi mają wspólny środek. Więc tutaj troszeczkę zadanie z szeregiem geometrycznym jest połączone z geometrią analityczną. No czasem takie zadania bywają, dlatego ta matematyka jest taka, że trzeba ją całą umieć, żeby można mówić o tym, że jestem pewny, że maturę rozszerzoną napiszę na 90% i więcej, prawda? Trzeba wszystko umieć, bo nigdy nie wiadomo, jak będzie zadanie pomieszane. No więc wróćmy do naszego zadania. Równanie okręgu, przypominam, za x tutaj nic nie stoi, za y też, a więc środek tego naszego okręgu każdego to będzie punkt 0, 0 w układzie współrzędnych. Ale ja nawet tego nie rysuję w układzie współrzędnych, bo to dla nas nawet nie będzie potrzebne. Chciałam tylko zrobić rysunek, żeby tobie przypomnieć, jak to pierścień wygląda, prawda? Dobrze, no to teraz jak pamiętasz tutaj, po tej stronie w równaniu okręgu było tak, że właśnie r kwadrat to jest u nas 2 do potęgi 11 minus n, czyli w zależności od tego, który okrąg, no to będziemy mieć inny promień. A więc, żeby to zrobić, to może tak na początek sobie spróbujmy to zrozumieć. Czyli tak, skoro jest o n okrąg, to znaczy, że tutaj w wykładniku jest n, ale ja oczywiście muszę wystartować od pierwszego okręgu, czyli mój okrąg pierwszy, zapiszemy sobie, jakie będzie miał równanie. Będzie miał równanie x kwadrat plus y kwadrat równa się 2 do potęgi 11 minus 1, czyli do potęgi 10. A więc co mnie interesuje? Mnie interesuje pierwszy promień, prawda? Czyli R1 to będzie po prostu pierwiastek z 2 do potęgi 10. No w zasadzie możemy to od razu napisać, to jest 2 do potęgi 5, prawda? Czyli mamy już pierwszy promień. Ok, no to spróbujmy sobie tak rozpisać, na przykład drugi promień jeszcze znaleźć, nie? Czyli drugi okrąg analizujemy. No to będziemy mieć x kwadrat plus y kwadrat, bo to się nie zmienia, będzie 2 do potęgi 11 minus 2, czyli będzie do potęgi oczywiście 9. Czyli bierzemy sobie tutaj w tym wypadku promień drugi, to będzie znowu pierwiastek z 2 do 9. No to możemy napisać, że to będzie 2 do potęgi 9 drugich, czyli napiszemy sobie 4,5. No ok, no to weźmy sobie jeszcze, porozpisujmy, żeby było lepiej widać. X kwadrat plus Y kwadrat i tu będziemy mieć 2 do potęgi 11 i mamy teraz minus 3, czyli oczywiście będzie 2 do potęgi 8, czyli nasz R3 to będzie po prostu pierwiastek z 2 do 8, to się równa 2 do 4. I tak dalej, zrobię trzy kropeczki, ponieważ tak chciałam na razie Ci pokazać, że te promienie są coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze. No a teraz wróćmy do naszego pierścienia. Otóż tak się składa, że mój pierścień PK jest ograniczony takim okręgiem i takim okręgiem. No jeden jest wiadomo na zewnątrz, drugi jest na wewnątrz, tak jak tutaj przygotowałam na rysunku. No to my musimy policzyć sumę pól tych pierścieni. No więc zacznijmy może od naszego pierścienia P1 analizować. Czyli ten pierścień P1, do niego ja będę potrzebowała co? Będę potrzebowała okrąg i teraz uwaga, pod K podstawiam jedynkę. Czyli mam 2K, ale za K podstawiam jedynkę, czyli mam 2 razy 1 minus 1, no to będzie O1 i okrąg. I teraz uwaga, za K podstawiam 1, to będzie okrąg drugi, prawda? Czyli jest to pierścień ograniczony okręgiem pierwszym i okręgiem drugim. Dobra, no to spróbujmy sobie następny pierścień. Pierścień drugi. To będzie ograniczony jakim okręgiem? Za K postawiam 2, czyli tu mam po prostu w tym momencie 4 minus 1, czyli okręgiem trzecim
i okręgiem, i za K podstawiam dwójkę, bo mam pierścień drugi, okręgiem czwartym, nie? No to pierścień trzeci będzie ograniczony okręgiem, myślę, że to już od razu widać, piątym i okręgiem szóstym. I zrobimy sobie oczywiście i tak dalej. Ja tutaj tylko trzy kroki piszę, bo to w zupełności wystarczą do tego, żeby uogólnić wnioski, które z tego wyciągniemy. No, wszystko pięknie, ładnie. Przypomnijmy sobie, jak liczyło się pole pierścienia. No, myślę, że to doskonale wiemy, ale zapiszmy sobie pole P1, czyli pole pierścienia pierwszego, bo ja muszę policzyć sumę wszystkich pól. No, ale najpierw muszę znaleźć, przynajmniej te trzy kroki muszą być, żebym ja mogła pewne sprawy tutaj uogólnić. A więc, pole pierścienia pierwszego, czyli od tego okręgu, prawda, mam większy i tu mam okrąg mniejszy. Ja muszę policzyć co? Pole tego koła większego, od którego odejmę pole tego koła mniejszego. No to wzór na pole koła wiemy pi r kwadrat, nie? Czyli u nas to będziemy mieć pi i teraz bierzemy sobie ten promień, czyli mamy 2 do piątej to do kwadratu minus pi. Bierzemy sobie oczywiście ten promień, który tutaj występuje, czyli 2 do potęgi 4,5 i to do kwadratu. A więc mamy co? Mamy 2 do dziesiątej pi minus 2 do dziewiątej pi. No to w takim wypadku widzimy, że możemy wyciągnąć przed nawias 2 do dziewiątej pi. I wtedy w nawiasie mamy 2 minus 1. Czyli po prostu mamy 2 do dziewiątej pi. To jest pole tego naszego pierwszego pierścienia. No to teraz policzmy pole pierścienia drugiego. Czyli w jaki sposób to będzie? Weźmiemy sobie okrąg trzeci. Okrąg trzeci, czyli już znamy jego promień, czyli mamy pi tutaj. I teraz będziemy mieć 2 do potęgi czwartej i to do kwadratu minus, prawda, pi. I teraz tutaj też będziemy wiedzieć, jak jest, bo widzisz, jaka jest zależność. Czyli będziemy mieć okrąg czwarty, to będzie miał promień 2 do potęgi 3,5 i to do kwadratu. To się równa. No będziemy mieć 2 do 8 pi minus 2 do 7 pi. To się równa, tutaj na dole będę pisała. Jak wyciągniemy 2 do 7 pi, no to będziemy mieć 2 do 7 pi i w nawiasie będzie 2 minus 1, czyli po prostu 1, więc tego nie będę pisała. No to jeszcze potrzebujemy pole tego pierścienia trzeciego, czyli mamy tak, pole i teraz. Teraz okrąg piąty, prawda? No więc idąc dalej, będziemy mieć tutaj 2 do potęgi trzeciej i to do kwadratu minus pi i będziemy mieć 2 do potęgi 2,5 i to do kwadratu, prawda? No to skoro tak, no to znowu tutaj sobie będziemy liczyć. Mamy 2 do potęgi szóstej pi minus 2 do potęgi piątej pi. No znowu wyciągnę przed nawias 2 do potęgi piątej pi. W nawiasie mi zostanie 2 minus 1, czyli po prostu 1. A więc no zostawiamy sobie po prostu w takiej postaci. Możemy sobie napisać oczywiście, że tak jest i tak dalej, prawda? Czyli widzimy tutaj, że zawsze jest tak, że mamy ten nawias 2 minus 1, prawda? Więc dlatego mamy tą sytuację, że pewną jakby analogię tutaj zauważymy. Jesteśmy w stanie zauważyć, a ja potrzebuję tą sumę wszystkich pól. No to popatrzmy. 2 do 9 pi dodać 2 do 7 pi dodać 2 do piątej pi, dodać 3 kropeczki. Uwaga, to będzie się tak ciągło do nieskończoności. I teraz my widzimy, że po tych trzech już pierwszych wyrazach, oczywiście można zrobić więcej kroków, nie? Ale wiadomo, że wszystkich tak nie zrobimy, więc musimy tutaj pewną rzecz uogólnić. Do tego, aby to zadanie było poprawnie przeprowadzone, wystarczą 3 kroki, ale gdyby dla kogoś było mało, to proszę sobie jeszcze 4 krok, 5 zrobić i tutaj już pewne uogólnienie myślę, że będzie widać. Widzimy, że chcemy wyliczyć Q, prawda? No bo nam jest Q potrzebne, a więc no weźmiemy sobie na przykład ten wyraz podzielimy przez ten, oczywiście to jest to samo, co bym ten podzieliła przez ten, czyli 2 do 7 pi podzielę przez 2 do 9 pi. Oczywiście to mi się skraca, tutaj mi się wykładniki odejmują i mam 2 do minus drugiej, czyli to jest po prostu 1 czwarta. No i tak się składa, że oczywiście założenie jest spełnione, że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1, czyli taką sumę będzie dało się wyliczyć oczywiście z odpowiedniego wzoru, czyli A1 nad 1 minus Q. To się równa 2 do 9 pi podzielone przez 1 minus, no i tutaj piszemy 1 czwarta, to co wyliczyliśmy.
Czyli mamy 2 do 9 pi podzielone przez 3 czwarte, to się równa. 2 do potęgi 9, no warto by było znać, to jest 512 pi podzielone przez 3 czwarte. Jak pomnożę przez odwrotność, no to będę miała 512 pi razy 4 trzecie, to się równa. I tu pomnożymy sobie, to mamy 2048 pi podzielone przez 3. No tak się składa, że chcielibyśmy to skrócić. Nie da się, można ewentualnie wyciągnąć całości, ale to jest oczywiście już zabawa, kosmetyka taka matematyczna, można powiedzieć. Ten wynik jest jak najbardziej poprawny. Wszystko to jest związane z tym, że my dostajemy coraz mniejsze te pierścienie, prawda? I pewną rzecz tutaj zauważyliśmy, jest to zadanie dosyć trudne, jak na szereg geometryczny, dlatego ono jest tak wysoko punktowane, prawda? Jeżeli chodzi o zadanie maturalne, ale bardzo ciekawe połączenie geometrii analitycznej tutaj właśnie z zadaniami związanymi z szeregami geometrycznymi. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z czerwca 2017 roku. Zadanie piąte za 1 punkt. Dany jest nieskończony ciąg geometryczny, w którym iloraz jest 3 razy większy od pierwszego wyrazu, a suma wszystkich wyrazów tego ciągu jest równa 1 czwarta. Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy. Odpowiedź A, 3 siódme. Odpowiedź B, 1 siódma. Odpowiedź C, 7 trzecich. Odpowiedź D, 7. Oczywiście ja tutaj przepisałam treść, dlatego że my musimy sami ułożyć zapis do tego matematyczny. A więc mamy nieskończony ciąg geometryczny, możemy sobie nazwać go jakiś ciąg AN, prawda? Ciąg nieskończony geometryczny. I teraz zapiszmy sobie. Iloraz, czyli oczywiście standardowo nasze Q, jest 3 razy większy, czyli 3 razy od pierwszego wyrazu, czyli 3 razy A1. Tak możemy zapisać Q. No ale to nie wystarczy, bo jeszcze mamy podane, że suma wszystkich wyrazów, czyli to oznacza, że będzie musiała istnieć, prawda? Czyli to będzie po prostu ciąg nieskończony zbieżny. A więc, skoro tak, to suma wyrazów jest równa 1 czwarta. No to tutaj ewidentnie no, pasowałoby wykorzystać wzór na sumę. Zapiszmy go. S to się równa A1 nad 1 minus Q. No to podstawiamy oczywiście. Za sumę 1 czwartą tutaj A1 no, zostawimy, bo nie wiemy ile wynosi. Natomiast pod Q podstawimy 3A1. No bo taki mamy warunek podany w zadaniu. No i teraz chociażby mnożąc na krzyż mamy 4A1 równa się 1 minus 3A1. Jak przerzucę, będę miała 7A1, to się równa 1, podzielę przez 7 i mam, że A1 to jest 1 siódma. Oczywiście, że jest to odpowiedź prawidłowa, ale dobrze by było jeszcze sobie tylko skonfrontować to, czy faktycznie będzie istniała ta suma, prawda? Ile będzie Q wtedy wynosiło? 3 razy 1 siódma, czyli 3 siódme. Oczywiście będzie spełniony warunek, że wartość bezwzględna z Q jest mniejsza od 1, czyli po prostu taka suma tego nieskończonego ciągu geometrycznego faktycznie będzie istniała, no i mamy podane w zadaniu, że będzie wynosiła 1 czwarta. No ale tak czy siak mamy zaznaczyć, ile wynosi pierwszy wyraz. Oczywiście w tym wypadku jest to odpowiedź B. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego z maja 2016 roku. Zadanie siódme za 2 punkty. Dany jest ciąg geometryczny AN, określony wzorem AN, to się równa 1 podzielone przez 2x minus 371 i to wszystko do potęgi n tej, oczywiście dla n większego lub równego 1. Wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie, taki mamy warunek podany, czyli ja zapisałam, że AN wszystkie są większe od zera dodatnie. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą x, dla której nieskończony mamy tutaj podany szereg, no bo już jest gotowe dodawanie, nie? A1 dodać A2, dodać A3, dodać i tak dalej, jest zbieżny. Czyli mamy tak wyznaczyć najmniejszą możliwą liczbę całkowitą x, aby ten szereg tutaj, prawda, my wiemy, że użyjemy do tego, moglibyśmy użyć do tego wzoru, bo to jest ten nasz S, prawda, że ten szereg będzie zbieżny, czyli co to znaczy, że będzie dało się tą sumę wyznaczyć. Ale nie proszą nas o wyznaczenie sumy. My mamy powiedzieć, do jakiego x'a taki szereg po prostu będzie zbieżny. No to skoro tak,
to od czego zaczniemy? No, spójrzmy na ten pierwszy warunek. Skoro AN ma być dodatnie, to widzimy, że AN mamy tutaj podane takim wzorem, prawda? Tutaj oczywiście jest liczba dodatnia, no więc żeby całość podniesiona do potęgi oczywiście dodatniej, prawda? Ale nie wiemy, czy do parzystej, czy do nieparzystej. Raz do parzystej, raz do nieparzystej. To żeby wszystkie wyrazy były dodatnie, to musi być spełnione założenie, że 2x minus 371, tak, musi być oczywiście liczbą dodatnią, naturalnie. W związku z czym przenosimy sobie tutaj, no i oczywiście podzielimy sobie przez 2, czyli napiszemy, że x jest większy od, no i tutaj trzeba to podzielić, prawda, czyli mamy 185, i 1/2, prawda? Czyli napiszemy sobie, że nasze x należy w tym wypadku do przedziału od 185 i 1/2 aż do plus nieskończoności. To jest nasze założenie, aczkolwiek to oczywiście jeszcze nie jest koniec zadania, tylko to jest nasze takie założenie, żeby wiadomo było spełniony fakt, że wszystkie wyrazy tego ciągu są dodatnie. No okej, okay. Ale teraz przejdźmy do drugiego faktu, do drugiego jakby założenia, czyli to jest jakby pierwsza część tego założenia, a tu będę pisała drugą część założenia, wynikającą z tego, że ten oto szereg ma być zbieżny, czyli będzie się mogło wyliczyć sumę, prawda, z odpowiedniego wzoru. No to żeby on był zbieżny, to pamiętamy, że spełniony był warunek, że wartość bezwzględna sum ma być mniejsza od 1, czyli my musimy to Q sobie wyznaczyć. Ale jak się tak przypatrzymy na ten nasz wzór ogólny, to ja myślę, że to Q jesteśmy w stanie od razu odczytać. Tak się składa, że nasze Q to jest nic innego jak 1 podzielone przez 2x minus 371. To jest nasze Q. I teraz dlaczego? No bo popatrz, za x to ja mogę podstawić różne liczby. Wiemy, że mają to być te liczby, które tutaj należą do tego oto przedziału. I teraz jak ja podstawię za x na przykład 187, no to będę miała inny wzór ogólny. Podstawię za x 200, będę miała inny wzór ogólny. Prawda? Ale chodzi o to, żeby tak był x dobrany, żeby faktycznie ten szereg utworzony w taki sposób, prawda, z takich sum tutaj, żeby ten szereg był zbieżny. No więc musi być spełniony ten warunek, a więc nasze Q to jest po prostu wnętrze tego nawiasu, oczywiście to Q jest uzależnione od x-a. No jeżeli tego na przykład nie widzisz, no to możesz sobie na przykład za A1 podstawić i wtedy ci wyjdzie to do potęgi pierwszej. Policzyć A2, czyli za N podstawić 2 i później podzielić A2 przez A1 i wyjdzie ci Q. No właśnie tak, jak ja tutaj zapisałam. No więc piszemy warunek, że wartość bezwzględna z 1 podzielone przez 2x minus 371 i to jest mniejsze od 1. Tak się składa, że oczywiście jak mamy wartość bezwzględną na ułamku, to możemy skorzystać z własności wartości bezwzględnej, czyli możemy zrobić tak, wartość bezwzględna na liczniku, ale to jest banalne, nie? No bo wartość bezwzględna z 1 to jest 1, natomiast wartość bezwzględna na mianowniku, no musimy napisać, no bo to wszystko zależy od tego, prawda, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o x-a, w zależności od x-a. No to teraz pomnóżmy obustronnie przez ten mianownik. Wiemy oczywiście, że spełnione jest takie założenie, prawda? W związku z czym na pewno tutaj nie będę mnożyła przez 0, a na pewno będę mnożyła przez liczbę dodatnią, bo przecież wiemy, że wartość bezwzględna jest liczbą nieujemną, czyli może być na niej 0, aczkolwiek w tym wypadku przy takim założeniu 0 być nie może po prostu. No to skoro tak, jak ja to pomnożę, to będę miała tak, że 1 jest mniejsza od wartość bezwzględna z 2x minus 371. Żeby nam się lepiej patrzyło, to ja po prostu tak wywrócę po prostu tą nierówność. Tak ją przeczytam jakby od tyłu. No i teraz korzystam z tego, że takie nierówności powinniśmy umieć rozwiązywać. 2x minus 371 jest większe od 1, tak? Lub 2x minus 371 jest mniejsze od minus 1. Czyli jak przeniesiemy, to mamy 2x większe od 372. Jak podzielę przez 2, to mam x większe od 186. No, w zasadzie widzimy, no, zgadzałoby się, nie? Natomiast tutaj mam tak, 2x mniejsze od 300, będę miała 70. Jak podzielę przez 2, to mam x mniejsze od 185.
5. Mhm. I teraz popatrz, tutaj jest spójnik lub, czyli mogłabym napisać, że x należy od minus nieskończoności do 185, suma od 186 do plus nieskończoności, ale uwaga, muszę teraz podsumować, prawda? Czyli jakby podsumowując to i to, dochodzę do wniosku, że moje x, no w tym kawałku niestety nie pasuje. Prawda, z tym założeniem. W związku z czym x należy do przedziału od 186 do plus nieskończoności, tak? Ale tak czy siak musimy podać odpowiedź, a odpowiedź jest taka, żeby wyznaczyć najmniejszą możliwą liczbę całkowitą. Oczywiście tak, żeby ten szereg był zbieżny, prawda? No to widzimy, że najmniejsza całkowita to będzie x równe 187. To jest najmniejsza liczba całkowita, która oczywiście spełnia i to pierwsze założenie, i to drugie założenie, czyli podsumowując, spełnia właśnie to założenie, które tutaj zapisałam. I najmniejsza taka całkowita to jest liczba 187. Na to spotkanie przygotowałam 4 zadania, ponieważ no w ostatnich tutaj, analizując te ostatnie arkusze maturalne z ubiegłych lat, okazuje się, że ten szereg geometryczny nie pojawia się aż tak często w zadaniach maturalnych na poziomie rozszerzonym, aczkolwiek może się pojawić, dlatego też takie przykłady chciałam przypomnieć, chciałam pokazać, co było po prostu na maturze, bo to ma Tobie pomóc, żeby tą Twoją faktyczną maturę napisać na bardzo fajny wynik, na taki, jaki oczekujesz. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Ja zapraszam jak zwykle na kolejne spotkanie ze mną. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a, no ale przede wszystkim na moją stronę internetową aikamat.pl. Do zobaczenia!